Cześć kochani, nazywam się Wojtek Pietraszek. Dzisiaj kolejna lekcja w posługiwaniu się basem. Pierwsza część z takiej całej serii, można powiedzieć, ćwiczeń, jakie postanowiłem przygotować dla Was. Będą to takie dosyć krótkie filmiki pokazujące właśnie stricte takie mechaniczne ćwiczenia na palce, różne ich sposoby wykonywania. Oczywiście w jednym filmiku będzie proste jakieś tam ćwiczenie i polecenie do zagrania tego ćwiczenia po kolei przez cały gryf na basie. Ważne w tych ćwiczeniach jest jedna rzecz. Dlaczego właśnie akurat będzie po jednym ćwiczeniu, czy tam będzie tak dosyć zawężony ten zakres ćwiczeń? Dlatego, żeby nasza ręka, ta akurat w tym momencie akurat będę mówić o tej prawej ręce, więc akurat na przykładzie tej ręki będę to chcę wytłumaczyć. Chodzi o to, żeby wyćwiczyć mechanikę pewnych elementów, którymi gramy. Chodzi tu głównie właśnie o palce, załóżmy. I dlatego skupiamy się maksymalnie na jednym ćwiczeniu. Jeden zestaw ćwiczeń, jedno polecenie. Ja to nazywam też izolacją ćwiczeń. Czyli właśnie skupienie się na jednej rzeczy i robienie jej w sposób monotonny. Poniekąd to monotonia się zaczyna wkradać, jeśli robimy to dłużej. Ale satysfakcja pojawia się w momencie, gdy robimy to coraz szybciej, coraz lepiej. Głównie coraz szybciej też chodzi o to, prawda? Coraz szybciej i z coraz mniejszym wysiłkiem, bo na początku jest tak, że nas gdzieś łapią jakieś skurcze, jakieś ręce nas bolą, coś, palce nie chcą słuchać, nie zmieniają się. Więc to jest, można powiedzieć, jakby satysfakcję daje, to izolowanie ćwiczeń daje satysfakcję. Oczywiście poprawia ogólną kondycję naszą grania, ale daje satysfakcję w poszczególnych elementach, które nam sprawiały trudność. Dobra, zabieramy się do roboty. Tak, dzisiaj zajmiemy się ćwiczeniem takim, polegającym na graniu w prawej ręce dwoma palcami, pierwszym palcem i palcem fuck you. Nie obrażajcie się, tylko po prostu akurat tak muszę pokazać. Pierwszym i drugim palcem. Teraz biorę akurat pustą strunę. Pamiętajcie, pierwszy, drugi, trzeci. Tak to numeruję. Raz, dwa, trzy. Wskazujący 1, 2, 3. Kciuka nie liczę. Pokazuję Wam na pustej strunie, czyli chodzi o to, żeby tak. Gramy jeden sposób, to jest tak. Gramy dwa dźwięki. Pierwszy, drugi. Czyli po prostu tyle, ile palców, tyle dźwięków uderzamy. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. To byłoby ćwiczenie numer jeden. Gramy raz. Oczywiście staramy się też zrobić tak, żeby mniej więcej ten akcent, to uderzenie było tak samo silne w jednym i w drugim uderzeniu. To byłoby pierwsze ćwiczenie. Naturalnie sposoby wykonywania tego ćwiczenia jeszcze Wam pokażę, ale tak, mamy dwa palce, pierwszy, drugi. Drugi sposób to było taki, że zaczynamy od drugiego palca. 2, 1, czyli 2. Niby to samo, ale troszeczkę jednak inaczej, ponieważ musimy najpierw zacząć od tego drugiego palca. Najlepiej też sobie w myśli powtarzać raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Można powiedzieć, że poniekąd te dźwięki, które są wydobywane, one jakby nam już mówią raz, dwa, raz, dwa. Czyli pierwsze ćwiczenie byłoby raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Drugie ćwiczenie byłoby palcem 2, 1. Teraz urozmaicamy sobie to ćwiczenie, czyli na przykład gramy właśnie od najgrubszej. Mm-hmm.
razie oczywiście tu nie angażujemy tej ręki, skupiamy się tylko na tych palcach, bo tu ma być tylko, izolujemy ćwiczenie, pamiętajcie, izolujemy sobie to ćwiczenie, gramy te dwa palce. Tutaj jeszcze kwestia jest taka, że bardzo istotna i to niemal doprowadza mnie do szewskiej pasji, jeśli ktoś tego nie robi, no ale trudno zmuszać, nie dam rady, wściekać się, nie mam takiego charakteru, żeby się wściekać na uczniów. Ważne jest to, żeby ilość uderzeń była konkretna, żeby to nie był jakiś taki chaos, że... Że coś się dzieje, nie wiadomo, ktoś coś tutaj gra, tutaj dwa razy, tutaj trzy razy, tu osiem razy i jest jakiś chaos. Ćwiczmy sobie tak, na każdej ze strun wersję 1-2 gramy 4 razy, czyli raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. O co mi chodzi. Liczymy dokładnie 2 razy po 4, czyli 8, albo 4 razy po 2. W każdym razie chodzi o to, że gramy 8 dźwięków. 8 dźwięków non-stop jest po 8 dźwięków. Oczywiście to w dalszych ćwiczeniach będzie to już kombinowanie. Jednak na każdej, można powiedzieć, na każdej strunie dźwięków wydobywamy 8. Najlepiej sobie liczyć do 4, czyli raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Teraz to się pomyliłem. Ważne jest to, żeby liczyć do 4, że zamiast na przykład liczyć do 8, że 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, bo tu już się zaczynamy 6, 7, 8 z racji, nawet jeśli sobie to w myśli sobie mówimy te cyfry 6, 7, 8, to się zaczyna nasz mózg plątać, więc nie ma zupełnie potrzeby liczyć do, prawda, do 8, od 1 do 8, tylko najlepiej od 1 do 4, bo powiedzmy raz, dwa, to będzie raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, a to raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, ty. Później nawet jak sobie mówimy ty, mam cztery, ty. Wielokrotność tego możemy sobie zwiększać. Możemy na przykład zrobić tylko po 4. Też to powtarzamy od wersji drugi palec, pierwszy palec. Tak, żeby umieć zagrać i od jednej, w jednej kolejności, czyli 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, jak i 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Myślę, że to akurat na tym sobie na razie zakończymy. Następne lekcje będą też w najbliższym czasie. Papatki, narazka, narazka.